Witam Was ponownie w testowalni. Jak co tydzień bierzemy na tapetę przepis roślinny. Dzisiaj zrobimy wegańskie, bezglutenowe pierogi z kapustą i z grzybami. Przepis wziąłam z książki, którą już znacie. Święta bez pszenicy. A gotowe pierogi wyglądają tak. Pierogów i nadzienia będziemy potrzebowali kilku składników. 250 g kiszonej kapusty, 25 g namoczonych grzybów przez 4 godziny, jedną cebulkę, sól, pieprz do smaku, jeden listek laurowy oraz łyżka kminku. Do przygotowania samego ciasta będzie nam potrzebne 170 g mąki gryczanej pełnoziarnistej, 25 g mielonego siemienia lnianego, a także łyżka oliwy. Tutaj mamy jej troszkę więcej, ponieważ będziemy jej potrzebowali do usmażania składników do nadzienia. I jeszcze do ciasta potrzebujemy oczywiście wody. To jest 175 ml wody, którą będziemy musieli zagotować i nią zaparzymy ciasto. Zacznę przygotowanie nadzienia od ubrania i pokrojenia cebulki. Cebulkę kroimy na drobne kawałki. Słuchajcie, teraz kroję kapustę i pokroję grzyby. Wszystko to zrobię przed ugotowaniem, żeby potem już nie musiała kroić gorących rzeczy. Kapustę postaram się pokroić dość drobno, żeby łatwo się potem gryzło w pierożkach. Jak pewnie zauważyliście, mam bardzo małą deseczkę, bo moja większa deska niedawno się połamała, a ja nie miałam czasu jeszcze kupić. A to bierzemy się za grzyby. Mam nadzieję, że są na tyle miękkie, że się udaje pokroić bez trudu. Lubię, gdy kawałki grzybów w pierożkach są wyczuwane, więc nie będę kroiła tego jakoś strasznie drobno, ale tak, żeby się te kawałki mogły spokojnie zmieścić w cieście. Grzybki wrzucę ponownie do wody i to w tej wodzie będę je dalej gotowała. Chodzi o to, żeby woda po odparowaniu zostawiła nam ten cudowny smak, który się do niej przedostał. Kapustę i grzyby będziemy gotować oddzielnie, bo ze względu na kwas, który jest w kapuście, grzyby mogłyby się nie ugotować. Tak samo robi się zazwyczaj, kiedy gotuje się na przykład zupę szczawiową, zupę ogórkową czy kapuśniak. Najpierw gotuje się warzywa i inne składniki, dopiero na koniec dodaje się kapustę, bo w przeciwnym razie te rzeczy po prostu podczas gotowania nie zmiękną. Do kapusty dodam od razu przyprawy. Listek laurowy, sól, pieprz i kminek. I dodam trochę wody, żeby mi tutaj się nie przypaliła, tylko żeby miała w czym się gotować. A teraz cebula. Kapustę i grzyby gotujemy do miękkości. Natomiast cebulkę smażymy tak, żeby się zeszkliła. Kochani, wszystko nam się już ugotowało. Zajęło nam to około 20 minut. Mamy ugotowaną kapustkę i dodaję do niej teraz grzyby. Woda z grzybów nam się tak mocno odparowała, także została sama esencja, jest smak. Dobra, wrzucamy grzyby. Cebulka też już jest gotowa. I wrzucamy do kapustki. Całość mieszamy. Nadzienie trzeba byłoby spróbować, zobaczyć, czy jest dobrze przyprawione, bo jak już wsadzimy do pierogów, to raczej nie wyjmiemy. Super. Nadzienie stygnie. Więc czas, żeby przygotować ciasto do pierogów. Musimy w tym celu część mąki gryczanej zaparzyć gorącą wodą. W tym celu najpierw gotujemy 175 ml gorącej wody. Dlatego łyżka oliwy. Woda już wrze i o to właśnie nam chodzi. Ona ma być gorąca i wrząca. Dodajemy, dosypujemy 25 g mielonego siemienia lnianego oraz 70 g mąki gryczanej, czyli jakieś 3,5 czubatej łyżki tej mąki. Musimy to potem energicznie zmieszać, więc mam nadzieję, że nie wyjdzie. Raz. Dwa. Trzy.
3,5. Takie lepkie ciasto jest tym, czym normalnie powinna być mąka pszenna w takich tradycyjnych pierogach, a także jajko. No tutaj nie mamy ani jednego, ani drugiego, więc musieliśmy sobie poradzić w taki sposób. Musimy teraz pozwolić mu chwilę ostygnąć. Jedna mała wskazówka. Moim zdaniem można to ciasto zalać po prostu gorącą wodą, ale chciałam zrobić to tak, jak jest w przepisie i z tego, co zrozumiałam, powinniśmy to zrobić na wodzie takiej wrzącej. Także próbujcie też to po prostu zrobić zwyczajnie gorącą wodą, którą zalejecie mąkę. Kochani, tak wygląda nasze zaparzone ciasto. Teraz do niego dodajemy resztę naszej mąki. I wyrabiamy nasze ciasto. Ciasto już jest wyrobione. Nie jest go dużo, ale pamiętajcie, że podałam Wam przepis na tak naprawdę na połowę wartości, na połowę tego, co jest w książce, ponieważ tam jest 60 pierogów, a tutaj zrobimy tylko 30. Nie byłabym w stanie robić 60 pierogów przed kamerą, poza tym, kto by to potem zjadł. Ciasto teraz będziemy wałkować. Ono się ładnie zachowuje, nie przykleja, jest dobrze wyrobione. Pokażę Wam, co nam tutaj poleciły autorki książki, jeśli chodzi o rozwałkowywanie ciasta gryczanego. Należy otóż w tym celu posłużyć się folią spożywczą. Ja mam taką grubą folię. Folię posypiemy lekko mąką, też gryczaną. I rozwałkujemy połowę ciasta. Ale zanim zaczniemy ją wałkować, to muszę teraz je pokryć drugą warstwą folii. I wałkujemy. Ciasto ma być cienkie, około 1,5 mm do 2. Tak rozwałkowane i przygotowane ciasto możemy teraz przez folię również wykrawać szklanką. Jeśli macie przyrząd do wykrawania pierogów, to też możecie go użyć. Ja niestety nie posiadam takiego sprzętu, więc robię tym, co mam. Ja wiem, że proces z folią może się wydać skomplikowany, ale uwierzcie mi, że w przypadku tego ciasta to się naprawdę fajnie sprawdza, ponieważ to się nie klei, nie przykleja do stołu, do wałka. Ciasto zaś jest bardzo, jest takie dość elastyczne i można je bardzo cieniutko rozwałkować. Na dzień nakładamy tyle, żeby nasz pieróg się zmieścił, więc nie może być go ani za dużo, ani za mało, bo po prostu będzie niesmacznie, jak nie będzie wystarczająco dużo nadzienia. Dobrze jest pieruszka zacząć zamykać od jednego brzegu, trochę tak jakby od dołu i posuwać się ku górze. Wtedy nam się ładnie nadzienie zamyka. Teraz widelcem dociskam, żeby się nie rozpadło. Jest gotowe do gotowania. Dobra, ulepiliśmy z Jankiem już wszystkie pierogi. Janek mi troszeczkę pomógł, bo chwilę to trwało, a nie chcieliśmy przedłużać. Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby teraz nasze te oto piękne 24 pierogi powoli ugotować we wrzącej wodzie. No więc woda gotuje się już na całego. Ja dodałam do niej około 1,5 łyżki oliwy, żeby razem z tą wodą ta oliwa nam tutaj zawrzała i jak będę wrzucała pierogi, żeby się potem nie sklejały. To taki mój patent, mam nadzieję, że tutaj zadziała. Gotujemy około 2-3 minut od wypłynięcia. Słuchajcie, zobaczymy, co wyszło. Myślę, że to jest ten moment, żeby je wyciągnąć. Słuchajcie, no i wyszło nam tych pierogów sporo, prawie 30. 24 wyszły bardzo ładne. 3 już takie mniej, ale jestem z siebie, z tego przepisu oraz z tych pierożków absolutnie, totalnie dumna. Ten wygląda ładnie. Weźmy go na tapetę. Jest nadzienie, jest pełny. Starałam się, żeby ciasto było cieniutkie, ale nie może być tak cienkie jak ciasto pszenne. No, jest ok. Czuć kapustkę, czuć grzyby, cebulkę, kminek. Spoko. No nie jest to ciasto zwykłe ciasto pierogowe. Odrobinę, ale naprawdę odrobinę, klei się do zębów, ale moim zdaniem jak na bezglutenową alternatywę, mega.
No i co, kochani, jak Wam się podobało? Mam nadzieję, że jesteście tak zachwyceni tymi pierogami jak my, bo jak nie widzieliście, to z Jankiem społaszowaliśmy przynajmniej połowę. I gremialnie doszliśmy do wniosku, że mamy dla Was jeszcze kilka wskazówek. Otóż, pierogi należy lepiej przyprawić. To znaczy, warto dodać do samego ciasta odrobinę soli. Wtedy ciasto będzie wyraźniejsze. Mamy trochę problem z kapustą, która jakoś tak nie do końca jest kwaśna, tak jakbyśmy chcieli, ale pewnie można ją dokwasić. Spróbujcie, przetestujcie, możecie wypróbować inną mąkę gryczaną, może niespalonego przemiału, może jakąś inną. Sprawdźcie, jak to wychodzi u Was. Dajcie znać, czy Wam się przepis podobał, dajcie znać czasami, żeście do tych pierogów podeszli. Ja na pewno podam je na Wigilię. Dzięki, czekam na Wasze lajki, czekam na Wasze suby i do zobaczenia za tydzień.